Jakie piękne serce. Również strony w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu również mieliśmy temperatury powyżej 30 stopni. Marzanna Zielińska sprawdziła, jak radzić sobie z taką temperaturą. Czy w ogóle jest szansa na to, żeby jakoś sobie ulżyć w momencie, kiedy na termometrach grubo ponad 30 kresek. Chwila ulgi. Wreszcie ładnie oddychać. Trochę wiatry jest, słoneczko miejscami świeci, także idealne warunki. Tam, gdzie trochę popadało, każda kropla cieszy. O, nie jest i fajnie, orzeźwiająca. Długo to niestety nie potrwa. Już w poniedziałek gorąco, a od wtorku upał uderzy z niespotykaną do tej pory w czerwcu mocą. Temperatury skoczą od 28 do 32 stopni w cieniu. W środę od 33 stopni. A czwartek trochę chłodniej, 26 stopni, tylko w zachodniopomorskim. Po wodzie? Reszta kraju z trójką z przodu. Znów w prognozach pogody gwałtowne burze, gradowicia, porywisty wiatr. Indeks burzowy na wschodzie kraju będzie bardzo wysoki. W związku z tym niewykluczone są również trąby powietrzne. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu... Trąby powietrzne w Polsce? Przerwy między upalnymi dniami niewiele zmienia, bo szybko odparowuje. W lasach widać, jak powietrze się gotuje. W wielu nadleśnictwach ogłoszono alerty pożarowe. Wilgotność ściółki wynosi już 7%. Około 30 paru procent wynosi wilgotność powietrza. Więc jest to zagrożenie bardzo duże, można by rzec, katastrofalne. Przed kolejną falą upałów nad wodą wszędzie pełna mobilizacja, ćwiczenia. Kurde, jak oni wyciągają tą osobę z wody. Obowiązują żelazne zasady. A kask pani ma? A kask? Dziękuję. Ale niektórzy palec środkowy też pokażą.